Pani Katarzyna, jesteśmy po premierze trzeciej części filmu Kogel Mogel. Czy spełnił Pani oczekiwania? Film się nazywa Miszmasz. Bardzo pięknie. Kogiel Mogiel, Galimatias i nagle Miszmasz. Moich osobistych oczekiwań nie spełnił. A czego zabrakło w tym filmie? Zabrakło przede wszystkim tej prawdy, która była w poprzednim tamtych dwóch scenariuszach. Tam była prawda, taka inscenizowana. Młodzi ludzie nawet się pytali, czy tak, ale im się to podobało, to było dla nich czymś bardzo ważnym. Natomiast tutaj, po pierwsze, zostałam zawiadomiona tuż przed tą oficjalną premierą, na innych pokazach żadnych nie byłam, że będzie trochę skrócony film. I o jedną scenę pan reżyser mi powiedział, taka scena, która była tam dopisywana z rybami, że ja ryby łowię, tego ryby, dobrze, wszystko. Ale potem się okazało, jak ja oglądałam się, zaraz, co ja coś w ogóle bardzo źle widzę, ale już na tyle, że nie widziała końca sceny swojej. Reasumując to, sceny dialogowe, te sceny, które mówiły o kontakcie między matką, czyli mną, a moją córką Kasią, między wnukiem, którego ukochałam i który przyjechał, który mieliśmy różne sceny, albo są powycinane, częstowanie go kanapkami, bo on na dwie godziny jedzie i ma oczywiście kompocik z rum barbaru, jak ja mówiłam, bo ty tak zawsze mówiłeś do niego, bo on, a ty kapcie, bo tak mi przynosiłeś. Czyli było jakieś odniesienie do tamtego, co zostało, bo on się miał urodzić, potem był w tym domu, potem się oni rozeszli. Taka rozmowa duża z córką na temat, dlaczego ona do tej Holandii go sama wysyłała i potem tego nie ma. Ja czytałam scenariusz, znaczy miałam przeczytany scenariusz, nagrane moje sceny, wszystkie. I ten scenariusz żeśmy realizowali. I ponieważ poobcinane były nie tylko, wydaje mi się, że nie tylko oczywiście moje, ale inne sceny też kolegów, to się bardzo dziwiłam, że jak to tutaj znakomici aktorzy, którzy tam jak z Borowski, który nie był tylko epizodzistą, może nie miał wielkiej roli, ale się godził na kontynuację tamto, a tu właśnie był jak gdyby statystą. Kolega zakościelny, który tego cudownego, piekielnego Piotrusia grał, no właściwie wyszedł z basenu i już go nie było. Mnóstwo było rzeczy, które nie tłumaczyły się. Jak potem z córką siedziałam, mówię to, a ponieważ ona się ze mną nauczyła, bo ona nagrywała dla mnie to, taką gadałkę, żebym ja mogła się tego nauczyć tekstu. I mówię, to wszystko uciekło, a ten scenariusz był. Przecież my, aktorzy, podpisujemy umowę na temat scenariusza. Wiem, za dużo lat pracowałam, żebym nie wiedziała, że montaż jest rzeczą ważną, że dźwięk jest ważny i dopiero potem może powstać film. Nikt, sądzę, z kolegów nie był świadomy tego, że mu poszatkują i dlaczego, na korzyść czego. A ja. Czy rozmawiała Pani z Iloną Łąkowską nie na ten temat? Nie rozmawiam. A z innymi aktorami? Nie wiem, ja na tak zwanym bankiecie nie zostałam, podobno tam jakieś były sprzeczki. Ale teraz mają być 13 lutego jakieś zdjęcia, które kulisy kręcenia tego filmu, może w tych kulisach będzie. Dlaczego tak się stało? I to mnie właśnie, bo to naprawdę mógł być wspaniały film, bo tam były dialogi takie, które były przenoszone z tamtych dwóch filmów. Mało pani Ilona pozwalała, że ja oczywiście telefonicznie się z nią porozumiewałam, czy mogę dodać to, co było, że na przykład zawsze było, że tatuś, że ojciec to cię wyklął, a ja to ciebie rozumiałam. Tutaj w jej pisaniu nie było, że wyklął. Tak, oczywiście może być, że mąż był świętej pamięci, a że to wszystko. No, jakieś takie doświadczone aktorki, która grała w tamtych dużą rolę i pamiętała jeszcze, bo pamięć mi została, jak tam było, jak się mówiło i tego ciepła, tego dialogu, tej śmieszności mojej postaci, ale bardzo pięknie napisanej wtedy, a i tutaj też to, co było w scenariuszu. Jakże to się gdzieś na korzyść tego, że te Krasnale przejechane, to była bitwa pod Grunwaldem pokazana kilkanaście razy, prawda? To było te pomidory, mogły być cztery, a to musiało być wszystko. I właściwie to wyglądanie przez okno, jazda na ciągniku, to było. Ale to się też niektórym podoba. Ja myślę, że to było robione pod pomysł tego, że w tej chwili jest taka młodzież, która na to czeka. Nie, młodzież czekała, wie pani, przed wejściem do tej sali kinowej na tą galową premierę. Grupa
ludzi, bardzo duża, młodych, przeważnie mężczyzn, z tymi albumami zdjęć właśnie, bo mnie, moich, no oczywiście innych aktorów, te, żeby się podpisać, czy mogę zrobić zdjęcie. Czy oni byli zachęceni tamtymi filmami, ale tamte filmy zrobiły z tego filmu, myśmy się nie zdawali sprawy, tak zwany kultowy, prawda, czy hit, powtarzany wiele razy, śmiali się ludzie. Mówią, o znowuż, ale jak to dobrze. Różne rzeczy mnie spotykały sympatyczne po tamtych filmach. Właśnie chciałam powiedzieć, że tamte dwa filmy były tak naprawdę najlepszą reklamą dla trzeciej części. Ale dla tych młodych, którzy właśnie sali, oni przyjechali nie tutaj, że z innej dzielnicy Warszawy, ale z Poznania, z Wrocławia. Im się chciało, po to, żeby na chwilę nas dotknąć. O Boże, jak ja się cieszę. Skąd, że starą facetką zdjęcie miałem, dobrze dziecko drogie. A wiem, że pani też była oburzona takim dosyć rozwiniętym wątkiem z udziałem gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka. Że co, przepraszam? Nie podobał się pani wątek z Zenkiem Martyniukiem. Nie to, że mi się nie podobał, tylko on już jest, wie pani, dlaczego takie ogranie, że on musiał tutaj zaistnieć, na pewno musieli mu zapłacić zresztą bardzo dużo pieniędzy, bo jest tak, jak się czyta tam, bogatym człowiekiem, już to Zakopane opanował, no to nie wiem, czy koniecznie musiał tutaj być. Mnie brakowało też pięknego śpiewu takiego Edyty Geppert, no takiego, to było właśnie z tego, ja jestem może złośliwa staruszka, która wyszukuje, jak strasznie źle młodzi mówią, jak se plenią, jak pieszcząc, jak miłość, oczywiście, dziękuję, a to jest takie sztuczne, takie ohydne, takie wielkie gwiazdy z tymi włosami tak pospuszczanymi, które ciągle za ucho zatykają, więc im przeszkadza, niech se spinkę wsadzi, ja zawsze mówię. No to ona, ona cały czas jakimś takim pieszczącym się tym, ona jest, nie, język polski jest, ma piękne słowa, ale i ma twarde, ma samogłoski. Walczę o to, mówię, piszę, gdzie można, tylko przemawiam do ludzi, żeby mówili. Pierwsze to jest mówić po polsku, drugie mówić głośno, jeżeli się publicznie występuje. Co innego, jak się komuś szepcze do ucha. I to też było tak strasznie rozbudowane, tam ważne, prawda, że pudu-budu. Dobrze, że tak se wymyśliła pani Ilona, że niech to będzie tylko na korzyść czegoś może, co było lepsze, ci policjanci, jacyś, dlaczego ta nasza policja powinni wreszcie zacząć protestować, bo albo wulgaryzmy takie, prawda, jak w tych drogówce, albo debili ich z nich robią, no. Dużo rzeczy, które można było powycinać na korzyść tego, żeby było. I to nie tylko u mnie, ale mówię u kolegów, oni się angażowali do jakiejś może niewielkiej roli, do rulki, do czegoś. To mieli zagrać, oni to zagrali na pewno znakomicie. No a tutaj wyszło właściwie pit. Ale film miał bardzo dobrą reklamę, okazał się sukcesem kasowym. No to, co sobie myślą ludzie po wyjściu z kina, to jest już inna sprawa. Czy jeżeli miałaby powstać czwarta część Kogla Mogla, zgodziłaby się pani? Proszę panią, ja bym najchętniej się zgodziła, ale już na pewno by mnie nie zaangażowali. A czy to jeszcze mam takie ostatnie pytanie. Czy żałuje pani, że wzięła udział w... Nie, broń Boże. To była taka dla mnie sprawdzenie samej siebie swojej, czy ja jeszcze podołam, czy... Nie mówię o pamięci, o tekście, o sytuacjach. No tak jak koń, który jedzie do stajni swojej, prawda, od lat. Tak aktor jak staje przed kamerą, który na szczęście przez całe zawodowe życie miał pracę i pracowałam wszędzie. Także z wielką przyjemnością. Oczywiście bałam się technicznie, czy dam radę. No jakoś mi się to udało. Niektórym zależy tylko w telewizjach, żeby była, czy w kinach, żeby był właśnie oglądalność, pieniądze, żeby były, bo też nie mówimy pieniądze, tylko pieniądze. To nie jest to wszystko. Jeszcze coś, żeby było w środku. Ej, serce, nie będziesz ty jest panienką, bo nie będziesz ty jest panienką.